Archeologia. Proszę pokojniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Witam wszystkich. Znajdujemy się na wzgórzu Slane. Zapraszam na kolejny odcinek serii Archeologia nie z tej ziemi. Udamy się na wielki kopiec kamienno-ziemny, aby sprawdzić ślady osadnictwa, jakie znajdują się na kopcu, a także wokół tego kopca. Zapraszam do oglądania. Znajdujemy się na samym szczycie wzgórza Slane, 158 metrów nad poziomem morza, z widokiem na kopiec MOT. W języku polskim używamy terminu grodzisko typu MOT, grodzisko stożkowe. Był to nasyp, na którego szczycie znajdował się w tym wypadku zamek. Zamek wybudowany przez Normanów w XII wieku przez rodzinę Flemingów. MOT ma wysokość 8 metrów. U podstawy jego średnica wynosi 45 metrów, u szczytu 20 metrów. Otoczony jest fosą, która pierwotnie, teraz poziom jest oczywiście podniesiony, pierwotnie miała około 2 metry głębokości, a jej szerokość wynosiła około 4-5 metrów. Pamiętajmy też, że jest to miejsce zniesione przez Normanów, ale podejrzewa się tutaj prehistoryczną działalność. Udamy się na szczyt MOT w kierunku północnym. Tutaj mamy kompas. Możemy sobie zobaczyć. Udamy się na szczyt MOT. Znajdujemy się na szczycie kopca. 8 metrów wysoki, 20 metrów średnica na tym szczycie. To tutaj Normanowie pod koniec XII wieku wznieśli warownię kamienną. Obejdziemy ten teren i zobaczymy, co tu możemy znaleźć. Pierwszą rzeczą, jaką mi się udało znaleźć, jest to śmieszne krzyż, kamień w kształcie krzyża, być może, że przyniesiony tutaj z miejscowego cmentarza, datowany na rok 2011 Japan, czyli Japońcy tutaj byli. I idziemy w kierunku centrum tego kopca. Widzimy ślady po ognisku. Znaczy to, że ludzie tutaj urzędują. Nie jest to miejsce zapomniane do końca. I kierujemy się w stronę krawędzi plateau. I tutaj możemy zaobserwować bardzo ciekawą sytuację. Otóż rzadko się to zdarza, ale na szczycie tego MOT widzimy pozostałość po konstrukcji kamiennej, prawdopodobnie mur, który otaczał ten szczyt, mur, który otaczał normańską zabudowę, i bardzo możemy łatwo zaobserwować granicę wewnętrzną tego muru. Jest to linia, która się tam pięknie ciągnie, granica wewnętrzna muru. A teraz przyjrzymy się lico muru, składające się, można powiedzieć, tutaj z dwóch takich warstw. Ta niższa, dolna warstwa, są to kamienie o średnicy około, powiedzmy,
20-15 cm. Wyżej nieco znajdują się kamienie prostokątne. One się ciągną w kierunku wschodnim. Oraz mamy wkop rabunkowy, złodziejski wkop. Próbowano tutaj dotrzeć pewnie do piwnic i skarbów, które ukryli normalnie i dalej w kierunku wschodnim Licomoru, aż wejdziemy i zobaczymy, jak wygląda plato. Jest legenda na temat tego kurhanu. Mianowicie legenda mówi o tym, że pochowany został tutaj Slane, stąd się wzięła nazwa tego miejsca. Slane to był jeden z irlandzkich królów, który rządził ludem Fir Bog. Według legend lud ten był związany z czwartą falą osadnictwa celtyckiego w Irlandii. Ta legenda może być prawdziwa. Czy ona może mieć jakikolwiek związek z rzeczywistością? Czy możliwe jest, że zamek został wzniesiony przez Normanów na miejscu wcześniejszej, starszej, megalitycznej budowli? Otóż przeprowadzono badania bezinwazyjne w 2010 roku. Przeprowadzono skany metodą elektrooporową i skan laserowy LIDAR. I te skany wykazały, że tak, że jest wielce prawdopodobne, iż pod kopcem ziemnym znajduje się wielka kamienna struktura. Archeologowie uważają, że mógł być to karn, taki sam jak w Newgrange, w Nout i w Dout. Być może te kamienie są związane z budowlą normańskiego zamku. Tego nie możemy powiedzieć bez badań archeologicznych. Znajdujemy się w miejscu, w którym zniesiono wał. Ty ludzie, depcząc sobie ścieżkę, odsłonili nam część tego wału. Oczywiście no nie jest to robota archeologa. Jeśli archeolog chciałby przejść przez przekrój tego wału, musiałby to zrobić prosto, prawda? Ściany musiałyby być pod kątem prostym i wtedy przekrój tego wału byłby bardzo czytelny. Natomiast po tym, co możemy tutaj zaobserwować, wiemy, że ten wał, jego wypełnisko stanowiła ziemia przemieszana z gliną oraz liczne drobne kamienie łupkowate oraz miejscowe szarogłazy, czyli ten wał był to wał kamienno-ziemny, wał otaczający kopiec, na którym znajdował się zamek. Znajdujemy się na południowy wschód od kopca, w miejscu, gdzie znajduje się obiekt, który uważany jest za prehistoryczny. Jest to wał na planie kolistym o średnicy 25 metrów. Wiele z tego wału nie zostało, może około metr wysokości. I ten wał uważany jest za prehistoryczny z tego powodu, że wał pierścieniowy, który otacza mot, przecina ten wał, a skoro wał pierścieniowy otaczający mot jest z XII wieku, uważa się za średniowieczny, to obiekt, na którym się znajdujemy, jest starszy, uważany za pradziejowy, przedhistoryczny.
Na szczycie tego kurhanu święty Patryk rozniecał paschalne ognie. Były one kierowane w stronę Tarachil, miejscu, gdzie miał swoją siedzibę wysoki celtycki król. I była to demonstracja siły świętego Patryka, ponieważ król zakazał w czasie świąt rozniecania wszelakich ogni, w czasie świąt celtyckich, a święty Patryk te ognie rozmiecił, demonstrując swoją siłę. Skłoniło to króla irlandzkiego do wysłania pogoni za świętym Patrykiem, jak głosi legenda, obroniła go opatrzność Boża. To skłoniło celtyckiego króla do zaproszenia Patryka do siebie i wysłuchania jego racji. Patryk opowiedział mu o swojej chrześcijańskiej misji. Spodobało się to celtyckiemu królowi i dał on Patrykowi zielone światło do dalszej działalności. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!